Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Łukasz Pelc, witam Państwa. Poranny gość Radia RDN Małopolska, Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Na początku, Panie Prezydencie, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie, ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. Pytanie, czego należy życzyć miastu w 2015? No to już powtarzamy od mniej więcej połowy grudnia. Najpierw życzenia świąteczne, ale to są miłe rzeczy, więc miłe rzeczy i niezmiennie, nadziei. Nadziei, jeszcze raz nadziei, bo za nią i stoi i zdrowie, i pomyślność, i taka wiara, że nawet jeżeli mamy dzisiaj kłopoty, to one mogą się rozwiązać w ciągu naszego roku. A jeżeli tych kłopotów nie mamy, to miejmy nadzieję, że ich nie będzie. A wiara, że prezydent Ciepiela uzdrowi to miasto? To najpierw musielibyśmy zdefiniować chorobę, ale myślę, że miasto jest w dobrej kondycji. W wielu miejscach trzeba pracować intensywnie, aby ta kondycja była jeszcze lepsza. No właśnie, lepsza. Miałem zapytać pana o raport otwarcia, w momencie, kiedy pan objął funkcję. O raport otwarcia, w jakiej kondycji został pan miasto? I jak pan to ocenia? Tarnów jest... Czy jest aż tak źle, jak się mówi? No, ja nie wiem, jak się mówi, bo to jedni mówią bardzo źle, inni są pełni nadziei, a inni zrezygnowali i wyjechali z tego miasta, więc to zależy, z kim będziemy rozmawiać. Miasto jest dużym organizmem i są w tym mieście ludzie szczęśliwi, są i ludzie nieszczęśliwi, tacy, którzy nie mają nadziei. Dla wszystkich trzeba budować takie warunki, aby czuli się dobrze w naszym mieście. Jeżeli popatrzymy na gospodarkę, to z jednej strony można powiedzieć tak, pracuje około 60 tysięcy osób. To jest dużo. To jest znaczący udział w rynku pracy w Małopolsce. Ale z drugiej strony, jak mówimy o wielu tysiącach osób, które bez pracy pozostają, to trzeba zrobić jeszcze więcej niż do tej pory, aby te miejsca po prostu były. Aby gospodarka się rozwijała w jeszcze szybszym tempie niż gdzie indziej, bo to, że będzie się rozwijała tak jak średnia w całej Polsce, to dla nas jest to niesatysfakcjonujące. My musimy być jeszcze bardziej dynamiczni. Jeżeli popatrzymy na oświatę, to jesteśmy wymieniani w gronie liderów w kraju. Wyniki są bardzo dobre. To jest wyzwanie, aby utrzymać taki wysoki poziom nauczania. Jeżeli popatrzymy na ochronę zdrowia, to z jednej strony mamy doskonale wyposażone szpitale, z drugiej strony niepełny dostęp do specjalistycznych usług w przychodniach specjalistycznych. To nie jest wina miasta, to jest taka charakterystyka systemu, który pozwala tak, a nie inaczej funkcjonować lekarzom specjalistom. Jak popatrzymy na podstawową opiekę zdrowotną, to czy ktoś z Państwa zauważył jakieś niepokoje w mieście? Nie. W Tarnowie był spokój, przychodnie były otwarte, nie było żadnych zaburzeń związanych z tak zwanym porozumieniem zielonogórskim. Jeżeli popatrzymy na komunikację, to z jednej strony mamy szereg dróg już ponaprawianych, myślę, że autostrada i wszystkie korzyści, jakie z nią są związane, wpływają na poprawę poczucia zadowolenia kierowców, ale z drugiej strony drogi osiedlowe, niektóre miejskie są w złej kondycji, tutaj trzeba wiele poprawić, więc nie ma jednego pytania, w jakiej kondycji jest nasze miasto. Musielibyśmy porozmawiać o poszczególnych elementach naszego życia, a tu jest wiele. Dobrze, porozmawiajmy a propos kierowców. Ulica Krakowska. Ulica Krakowska będzie na nowo remontowana, bo rozumiem, że czeka pan na zakończenie pracy prokuratury. Rozumiem, że mówi pan o tym odcinku blisko centrum dokładnie tak. Miasta. To jest droga, to jest ulica po bardzo gruntownym remoncie i ona co do estetyki jest niesatysfakcjonująca. Ja jestem po prostu zły. A co do funkcjonalności, nie? Co do funkcjonalności, no są parkingi, są szerokie chodniki. Myślę, że tutaj tym przez setki lat ukształtowanym układzie urbanistycznym wiele nie zrobimy. Więc funkcjonalność jest, myślę, zachowana. Natomiast estetyka jest zła. Ja jestem jako mieszkaniec Tarnowa wręcz niezadowolony z tego, jak to wygląda. Ale chodzi mi o to, czy kierowcy będą musieli na nowo uzbroić się w cierpliwość, bo jednak temat ulicy Krakowskiej z miesiąca na miesiąc, chyba tak mogę powiedzieć, wraca nam jak bumerang. I czy wszystko wskazuje na to, że ten remont, przebudowa rozpocznie się od nowa? Są miejsca źle wykonane i to jest potwierdzone wieloma wizjami, protokołami.
I jest poważne podejrzenie, że wykonawca nie zastosował materiałów właściwych do klasy tej drogi. Czyli nie dostosował się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najprawdopodobniej tak. Mówię w trybie warunkowym, ponieważ sprawa jest badana przez prokuraturę i czekamy na jej ustalenia. No ale prokurator może wskazać ewentualnych winnych, jeżeli uzna, że jest czyjaś wina w takim stanie rzeczy. Natomiast pana pytanie jest nieco głębsze. Nie chodzi o... Rozumiem w tym pytaniu wyłącznie o znalezienie osób odpowiedzialnych. Tych też trzeba by wskazać i ocenić. Z jednej strony, a z drugiej strony utrudnienia dla mieszkańców. Poprawić to, co jest możliwe do poprawienia. Nie stać nas będzie na to, żeby przełożyć na nowo, czy dokonać nowego remontu. Chodniki w tym zamienionym materiale wyglądają źle. Lód, jak wypadnie dziecku z ręki, to wtapia się w piaskowiec. To jest po prostu brzydkie i nie ma co tłumaczyć sobie, że były to materiały równoważne. Nie były. I według mnie, to jest moja prywatna opinia. I jakoś będziemy musieli z tym prawdopodobnie żyć. Natomiast część jezdna jest miejscami źle wykonana. Wykonywano te prace w czasie ciężkich mrozów. Prawdopodobnie nie zastosowano właściwej jakości materiały. I tam, gdzie jest to możliwe, trzeba będzie to naprawiać. Odpowiedzialność za to przede wszystkim ponosi wykonawca, ale ten uchyla się od pracy gwarancyjnej, więc miasto będzie musiało rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że nie z użyciem środków własnych. Czyli w życzeniach na 2015 na sterach dla Tarnowia należy też dołożyć cierpliwości dla kierowców, bo temat krakowski wróci. Niestety. No wróci, natomiast ja nie przewiduję, żebyśmy zamykali tą drogę. Ona ma ważne znaczenie dla układu transportu w naszym mieście, chociaż nie jest drogą tranzytową, ale jeżeli mówimy o ożywieniu Starówki, a bardzo nam na tym zależy, to bardzo bliski dojazd do ścisłego centrum musi być utrzymany. Roman Ciepiela jako prezydent Tarnowa będzie bardziej skuteczny niż Henryk Słomka-Narożański jako pełniący obowiązki prezydent Tarnowa w przekonaniu radnych do zwrotu dotacji na budowę łącznika autostradowego, bo zakładam, że pan zdania nie zmienił. Ta inwestycja, bardzo ważna dla połączenia miasta jako ośrodka dużej aglomeracji, ośrodka gospodarczego z autostradą, musi być rozliczona w tym roku. Nie mamy więcej niż kilka tygodni, kilka miesięcy do zamknięcia wszystkich procedur i rozliczenia się z pobranych pieniędzy. Nie możemy tego zrobić, ponieważ są poważne podejrzenia, że jeden z urzędników, który ma zresztą postawione zarzuty, nie stosował odpowiednio prawa. Jeżeli to się potwierdzi... A prokuratura pracuje i wiemy, że już niedługo powinien być akt oskarżenia, wówczas sprawa będzie przesądzona. Sam akt oskarżenia wystarczy? Samo oskarżenia nie wystarczy, żeby powiedzieć, że ktoś jest imiennie winny. Natomiast z tego... Ale w tej dyskusji chodzi mi o tą dyskusję a propos zwrotu dotacji. Natomiast nie potrzeba aktu oskarżenia, żeby stosowne organy rozliczające fundusze europejskie uznały, że nie została dotrzymana zasada stosowania prawa zamówień publicznych. Nie potrzeba tutaj prokuratury ani aktu oskarżenia, ale z aktu oskarżenia może wynikać, iż faktycznie do takiego niedotrzymania. Ale doskonale wiemy, że łatwo panu nie będzie, jeżeli jest większość Prawa i Sprawiedliwości, która od początku mówi, że się na to nie zgadza. No ale to jeszcze się okaże, bo... Czy wierzy pan w to, że radni PiS-u zmienią zdanie? Bo argumenty są ważące. I rozmawiamy w tej sprawie również z radnymi z różnych klubów. Jest wiele argumentów za tym, żeby rozliczyć jednak całą inwestycję bez tego feralnego łącznika. To otwiera możliwości pozyskania innych środków europejskich, ale decyzja powinna zapaść w styczniu, najpóźniej w lutym, więc bardzo proszę jeszcze o nieco cierpliwości. Jakim kluczem pan się kierował, wybierając wiceprezydentów i pełnomocników? No wyłącznie kompetencjami i możliwościami merytorycznego działania przez te osoby. A fakt, że zastępcą prezydenta zostaje na przykład, przepraszam, pełnomocnikiem zostaje pan Wiesław Rajski, który przegrał wybory w Wierzchosławicach, nie ma żadnego znaczenia? Przegrał wybory, albo inaczej, nie został wybrany w Wierzchosławicach. To nie oznacza, że nie ma kompetencji, nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia. Był kilkanaście lat wójtem gminy, która ma znaczący udział w rozwoju Małopolski. Panu Piotrowi też nie udało się wejść do rady podczas ostatnich wyborów. No, ale jest...
wykształconym człowiekiem, dyrektorem do niedawna jednej z poważnych instytucji publicznych. W związku z tym ja oceniałem nie wynik wyborczy tych osób, tylko oceniałem ich zdolności organizacyjne, ich wykształcenie, ich możliwość pracy dla Tarnowa. Bo wie pan, pierwszy komentarz, jaki się pojawił zaraz po ogłoszeniu tych nominacji, był taki, że na przykład, jeżeli mowa o panu Rajskim, że załatwił sobie w Tarnowie miękkie lądowanie. Ja nie lubię używać takich słów, bo cóż to oznacza? Będziecie państwo, mówię tutaj do słuchaczy, oceniać mnie, moich współpracowników z efektów moich pracy. Ja na Wiesława Rajskiego poprosiłem do współpracy i dałem mu bardzo poważne zadanie związane z przygotowaniem Tarnowa do rozwoju w zakresie inteligentnej specjalizacji. My musimy być miastem, które będzie w natarciu, które będzie się rozwijało, które będzie poszukiwało nowych obszarów do rozwoju, a nie miastem stagnacji. Pan Piotr Augustyński dostał bardzo poważne zadanie do zrealizowania. Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, ale mierzone bardzo precyzyjnie ilością firm, które się w Tarnowie pojawią, zawiążą, zwiążą z Tarnowem swoją gospodarczą przyszłość. Czyli rozumiem, pan powie, ma być 10 firm w ciągu, powiedzmy, roku, nie będzie wtedy, dziękuję, do widzenia? No ja nie mówię 10, ja mówię o... Powiedziałem hipotetycznie. Ja mówię o setkach lub tysiącach, bo to jest wymiar potrzeb naszego miasta. Będziemy robić wiele, usłyszycie państwo o wszystkich planach już niedługo, bo 22 będzie sesja Rady, na której zamierzam wygłosić takie programowe zapowiedzi. I to nie dotyczy wyłącznie gospodarki, to dotyczy również życia społecznego i stąd jednym z zastępców, moich zastępców jest pani Dorota Krakowska, która odpowiada za politykę społeczną. Bo jedni chcą rozwijać się gospodarczo, ale wielu osiągnęło wiek emerytalny, chce spokojnie żyć, chce mieć miasto przyjazne dla osób starszych, niepełnosprawnych. To ma być miasto rozwoju, miasto nadziei dla dzieci, które dzisiaj chodzą do szkoły. W związku z tym jednym z pełnomocników jest obecna dyrektor Wydziału Edukacji, pani Bogumiła Poremska. To są osoby, które mają bardzo bogate doświadczenie zawodowe i robię sobie wielkie nadzieje związane z ich pracą. Jeszcze raz zwracam uwagę na efekty naszej pracy, a nie wyłącznie historie związane z aktem powołania. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.